Siema, witam Was w ten słoneczny dzień. Dobra, dzisiaj będziemy walczyć z tymi drzwiami, bo tu też podcieka, zaraz Wam pokażę. W ogóle zobaczymy, czy otwory są odetkane. Zrobimy mały tek wody i działamy dalej i później jedziemy na myjnię i zobaczymy, czy to się sprawdza. WD-40 już czeka. Dobra, przeprowadzimy test wody. Zobaczymy, gdzie będzie się lało. Dobra, lejemy. Tutaj już widać, że cieknie. Już daje tutaj popisówę. Najlepiej gdzieś spod spodu złapać, żeby nie było widać. No, złapiesz. Prędzej porysujesz niż złapiesz. Dobra. Widzę, że to nie chce współpracować, więc chyba będzie trzeba to wyrwać. Trzeba tutaj wsadzić odpowiedni ten. O ty kurwa jebana. Zmienimy bita, weźmiemy trochę mniejszy. Nie chcę mi się tutaj wsadzić, bo to będzie na widoku. Dobrze by było gdzieś tutaj, o. Wsadzić. O, weszło. Starajcie się nie przekręcać, bo wam tutaj plastik będzie. Ach. Będzie coś takiego, kurwa, właśnie. No, na ciekawą odległość to poleciało. Zobaczcie. Widać, gdzie się szarpałem. To są takie dwie śrubki. To należy odkręcić. Tutaj w ogóle się nie trzymały jakieś bez tego. O, wyszła sama. Patrzcie, to jest dobre, bo wpadnie nam i wyciągamy, nie? Gdzie tu jest żaróweczka? Proszę bardzo. Udało się wyjąć. Teraz ciągniemy to do góry. Pamiętajcie, śmiało, to wyciągamy jedną rączkę, tak, jeszcze to niech ucieknie, całkiem będzie spoko, o. Dobra, drzwi już zdjęliśmy, czy drzwi, boczek, 1410, te Niemcy bardzo lubią tą datę. Data jest ta sama, czyli drzwi się zgadzają, tylko że już ktoś kiedyś tutaj grzebał. O, i łamał nam parę części. Tu w ogóle brakuje. Tu też jest to łamane, a powinno być w drzwiach. Tu widać, którędy woda leci. O, nawet mokre jest, co to jest nalepka. O, Madding. Madding Germany. Dobra, przykleimy se tutaj. To powinno być wszędzie o mniej więcej tak. A tutaj na przykład jest łamane. Trzeba będzie znowu kupić na Allegro. Części zamienne. Dobra. Od razu przykleimy. Zawczasu. O. Będzie trzymać. To gdzieś będzie tutaj. O. Czuję, jak wysysa powietrze. A i ten. I ten przykleimy tutaj. O. No i tu już. Tu powinno być dobrze.
Nie będę lał wody, bo ja już widzę, że tutaj cieknie, w ogóle jest... O, takie mokre. Coś przytkało tam. O, ale popłynęło, dobrze wie. Wsadzamy jeszcze tutaj rureczkę. Zamiast wytrzymać w mikrofonie 2 godziny, to wytrzymały pół. Także ja tych baterii nie polecam, chyba że dla dziecka do szkoły. Jak będzie zbierało złom, to można kupić takie za 6 zł 10 sztuk, to zawsze będzie więcej miało punktów. Pizdo. Jeśli chodzi o drzwi, no to wiadomo, dźwięk mi tam urwało, ale pies go ganiał. Nic specjalnego się nie działo. Pojedziemy na myjnię, zobaczymy, czy coś cieknie. Mam nadzieję, że nie. No i tak. Tutaj jest suche. Nie ma żadnej wody. Zobaczymy, jak tutaj ciekło. Tu też jest suche, tak jest spoko. Zobaczymy tutaj. Tutaj się trochę obawiałem, bo... Nie, suche. Póki co silikon... Silikon dał radę. Oczywiście telefon mi się wyłączył na myjni. No bo bez przypału to wiecie jak jest, to nie byłoby filmu. No tak jak widać, uszczelka jest tutaj sucha. Także no, na razie jest git. No i tutaj też jest sucho, podoba mi się. Jednym słowem... A, i tutaj tak samo. Co za jakieś... Gówno chyba kurze. Jednym słowem opłacało się trochę posiedzieć w garażu.